Witajcie serdecznie nasi widzowie. W tym materiale chcemy wam przedstawić opuszczone kino, które w swojej historii miało gorsze i lepsze momenty. Początkowo budynek miał służyć jako siedziba straży pożarnej. Znajdowały się w nim remiza, sala do ćwiczeń dla orkiestry, świetlica, sekretariat oraz sala posiedzeń zarządu. Na parterze znajdowały się kasy biletowe, restauracja, pomieszczenia techniczne oraz obszerny hol z podwójnymi schodami prowadzącymi do sali teatralnej. Sala teatralna z balkonem usytuowana na pierwszym piętrze budynku mogła pomieścić nawet do 500 osób. Na tym samym piętrze mieściły się też toalety oraz dwuizbowe mieszkanie. W 1930 roku sala teatralna została oddana w dzierżawę i zaczęło w niej funkcjonować kino. Mimo że wszyscy kojarzyli budynek z kinem, nadal odbywały się w nim przedstawienia teatralne oraz różne przyjęcia okolicznościowe, głównie wesela. Budynek stał się chlubą miasta, ale niestety do czasu. W latach 90. XX wieku straż przeżywała kłopoty finansowe, spowodowaną potrzebą zakupu nowego sprzętu. Pieniędzy brakowało też na odremontowanie budynku strażnicy. Od kilku lat nie działało już kino. Po zamknięciu kina przez parę lat działała jeszcze restauracja, mieszcząca się na parterze. Strażaków nie było stać na utrzymanie obiektu. Pojawiły się plany sprzedaży lub dzierżawy budynku, lecz żadnego z nich niestety nie doszło. Nastąpił okres negocjacji. Strażacy wywalczyli od władz miasta nową strażnicę, dobudowano pomieszczenia do istniejących garaży. Ostatecznie w 1998 roku miasto przejęło niszczejący budynek, rozpatrywano wzięcie długoterminowych kredytów na remont. Od 2002 roku w budynku nie powstało nic, nie został on wyremontowany. Do dzisiaj stoi i niszczeje, działa jedynie dobudowana do niego po wojnie remiza strażacka. Stary, popadający w coraz większą ruinę budynek może straszyć przechodniów nie tylko swoim wyglądem, ale również i mrocznymi legendami. Już wyjaśniam, o co chodzi. Ponad 10 lat temu, a dokładnie w 2011 roku, na tyłach kina zamordowany został nastolatek. Opuszczony budynek kina skrywa więc makabryczną tajemnicę. Zamordowanym nastolatkiem był 14-letni Damian. Chłopca zatłuczono deskorolką. Tak, dobrze słyszeliście. Zginął od zadanych mu uderzeń deskorolką. Policjanci znaleźli jego ciało w rejonie otworu prowadzącego właśnie do piwnicy tego oto kina. Powodem tej przerażającej zbrodni miał być telefon komórkowy. Mężczyźni chcieli upoić chłopca alkoholem, a następnie ukraść mu telefon komórkowy, którego Damian nie chciał oddać oprawcom. Więc tak jak słyszeliście w opowiedzianej przeze mnie krótkiej historii tego obiektu, kino to bywało miejscem do spędzania czasu i oglądania seansów, ale również miała miejsce tutaj makabryczna, mrożąca krew w żyłach historia zamordowania 14-letniego chłopaka. Także to wszystko, z czym chciałem się z wami podzielić, a teraz zapraszam was serdecznie do oglądania materiału. Naszego wejścia. Zaraz pokażę wam, jak ono wygląda. A wygląda właśnie tak. Więc udajemy się do środka i widzimy się po drugiej stronie okna. Dobra, także ja już jestem w środku, jak widzicie. Seweryn jeszcze wchodzi. Już wszedł. Więc możemy ruszać. Thank you.
Już na samym wstępie mamy eleganckie drzwi. Lampę ja mogę nieść. O, i tutaj mamy jedną salę, pierwszą. Coś te drzwi, coś tam. O, dobra. Tu lepiej chodzą. Tutaj musimy uważać, bo tutaj jest ogólnie za tymi oknami remiza strażacka. Tutaj postaramy się być w miarę cicho. Tutaj już widzicie na samym wstępie też w pierwszej sali dużo dokumentów różnych. Tutaj postaramy się przejść szybko, bo widzieliśmy tam właśnie strażaków. No tutaj widać, że to świeże. Ty, tu jeszcze jest coś w tej butelce piwo, widzisz? To pusta, ale tutaj coś jest. Tak. Masz, trzymaj to w razie czego? Już nie mam ręki. Aha, dobra. Tu mamy drzwi. Tu jest zamurowane. No i tutaj toaleta. W sumie już tam w kąt nie będę wchodzić, bo nic ciekawego. Nieźle rozwalona. I tak w ogóle nie wiem, czy wam tam na... No właśnie chciałem to powiedzieć widzą, bo nie wiem, czy na intrze, jak przedstawiałem tam wam tą krótką historię, czy wspominałem o tym, że część tego budynku była również przez pewien czas właśnie... No ale to nie będziemy pokazywać. I mi akurat Sewenem wszedł słowo. I przez pewien czas ten budynek również był właśnie tutaj dla strażaków. Strażacy również jakby, że tak powiem, mieli ten budynek. A tutaj była chyba kuchnia, nie? Coś takiego. No, to by było, bo tu jakby się tak. Takie piece tutaj, nie? Choćby to wygląda. No. Tak jak właśnie mówiłem, że ten budynek w pewnym stopniu właśnie należał również do OSP. Takie małe pomieszczenie. Nic nie ma. Wow. Ale tu się zachowało, ty. Jakieś wanny. Ale najlepsze jest, wiesz co, że to wszystko wygląda na nowe praktycznie. No to na pewno. Jeszcze ofoliowane praktycznie całe. No. To był pewnie taki magazyn. To był pewnie taki magazyn, że tak powiem, do przechowywania tutaj pewnie rzeczy. O, tutaj drzwi mamy też, ale rozwalone, także... No. To są te taśmy filmowe chyba. Czy jeszcze niektóre są nawet popakowane. Patrz, jest nazwa filmu jeszcze, ty. Jakiś Obrzeże chyba. Jeśli dobrze odczytałem. Ty, rzeczywiście. Normalnie pełno taśm z filmami.
No też fajne znalezisko, ci powiem. No tutaj mamy jeszcze panele popakowane w kartonach. Też niewykorzystane do niczego. No, idziemy do kolejnych pomieszczeń. Tutaj jakaś graciarnia. No i tutaj w sumie podobnie. No i tutaj macie nawet napisane OSP. No dobra, to idziemy dalej. Tu mamy kalendarz. Ale nie ma chyba roku, co nie? Jest no tylko... No nie ma. Nie ma roku, no. A zobacz jakby od drugiej strony całkiem, może... Nie, tu też nie ma. Chyba nie będzie. To raczej roku tu nie znajdziemy. Zostawię tutaj było. Dobra, tu te pomieszczenia mamy wszystkie zwiedzone. Teraz cicho, nie? Ci strażacy są. Mają tam zrobiony taki ogródek akurat. I... Dość pewnie sporo widzą przez te okna. Ale to był chyba taki najgorszy fragment. Potem już tam raczej nie powinniśmy być tak na widoku. No a tutaj mamy właśnie te główne wejścia do tego budynku. Tutaj była też chyba kasa. A tak, tutaj ona była. No i tutaj była właśnie kasa. Trzeba uważać, bo tu jest dziura w podłodze na wylot. Na wylot? Mhm. Jak tam panowie? Dobrze. Jest git na razie. Na razie jest git. Uważaj, żebyś tu w głowę nie walnął, bo ja się właśnie walłem przed chwilą. No. Widziałem, jak zamykać się na dół. Zasieczyło. No i właśnie teraz mi się przypomniało, widzowie, że zapomnieliśmy właściwie się wam pochwalić naszym nowym zakupem. Posażyliśmy się w krótkofalówki. Dzisiaj jest, że tak powiem, pierwszy urbek z nimi. Więc dzisiaj je tak jeszcze testujemy. No i tutaj też toalety. Więc dzisiaj je tak testujemy na razie. Odchodzi. No. Jak w większości tych budynków zrobiliśmy. No. Zawsze fajny klimat robi. To przejdziemy sobie jeszcze tutaj, gdzie myśmy przed chwilą szli, bo nie doszliśmy tam chyba do końca. Ale tam, jeśli się nie mylę, to dojdziemy na drugą chyba klatkę schodową. Tam było... Albo nie, myśmy tędy nie wchodzili czasem. W sumie tu też jest klatka schodowa, to idziemy tą? Możemy iść tą, nie? A tu myśmy jeszcze nie szli, nie? Też. Tu się trzeba przycisnąć nieźle. Jakoś da radę. Udało się. Nie wiem, czy to zdrowo, czy... A co słyszałeś? Tak jakby coś... Albo tam wyżej jakieś trzaskanie? Takie tuptanie jakby, nie? Słyszałeś to? No to na dworze, bo tu też może być. O kurde. Tu też trzeba uważać na dziurę w podłodze.
Aha, okej. Okay. Zrobiliśmy kółko. Nie zgadniesz, gdzie wyszliśmy. Dobra, to idziemy na tą klatkę, wiesz, to przejdziemy sobie znowu tutaj. Wybaczcie, ale idzie się tu trochę pogubić. Aha, okej. Okay. Trzeba tego otworzyć. Wybaczcie, ale idzie się tu trochę pogubić w tych zakamarkach. Że klatka schodowa całkiem dobra, w dobrym stanie. No. Tutaj też mamy toalety, to nie ma co zaglądać, bo to wszystko to samo. Uważaj, bo one szasną chyba. Jakie to jest... O ty... Czy to ci się wydaje na ulicy, czy w środku? Chyba, że jest to z tej remizy strażackiej. No. I tu mamy jeszcze taki balkon. Piękny też. Potem sobie na niego wejdziemy, bo chyba się da. No. Ale tu jest... No. Ale tu jest te... Główne miejsce. Tego właśnie budynku. Robi to wrażenie. Radzieckiego chyba. Wejdziemy sobie tam. No widziałem właśnie to. Wejdziemy sobie z tyłu, z tej sceny, tak z ciekawości. O ty. Za kulisy. Tak, za kulisy. No tak zwany backstage. Ale tu jest echo, nie? Takie już bardziej. No to też wygląda całkiem nieźle. Patrz w ogóle, tam przed nami są drzwi. Tutaj za nami też są kolejne drzwi. No. Się na serio idzie pogubić. Ciekawe, co tu będzie ciekawego. No tu mamy stare te krzesła jeszcze kinowe, ale już totalnie rozwalone. Tam wam potem pokażemy te, co były wcześniej. One były w nieco... Właściwie wręcz o wiele lepszym stanie, a ja bym się prawie z tych schodów przewrócił. Jakie śliskie te schody. Ale wszystko jest opanowane, wszystko jest pod kontrolą. A ciekawe, co to było? Segregatory chyba. Na te taśmy filmowe? Ja bym powiedział... Tak myślisz? Ja bym powiedział, że na jakieś... Na jakieś... Na jakieś te papiery czy coś, nie wiem. Albo na płyty w sumie. No na płyty też by mogło być. Jakieś coś takiego, no. Jakieś segregatury na 100% no, myślę. Tu na przykład... Patrz. Tu jest przedmiot. No. Tak jakby się coś nasypało. Na pewno na coś typu albo taśmy filmowe, albo jakieś płyty czy coś. Więc jak widzicie, trochę rzeczy w tym miejscu się zachowało. To jest okno zamurowane. No i też jakieś papiery widzicie. Ale chyba tu jest wszystko puste. Jakiś raport dekadowy tutaj. Ale tak to wszystkie puste dokumenty. No ale to wiesz. Trochę czasu by trzeba było na to poświęcić. Chociaż tutaj wam muszę przyznać, że jest o wiele przyjemniej niż na dworze. Nie ma tutaj tak ciepło. Co? No. No tam właśnie wejdziemy potem.
Aha, ten, dobra. Na... A to jest na stronę ulicy. Chyba. Na stronę tego wejścia co chodzi. No, to tam nawet nie mam zamiaru wychodzić, bo to jest przypał gwarantowany, że tak powiem. Kolejny artefakt. Tak. Też taki mały korytarz, krótki. Ale też w sumie pomieszczenia same puste z tego co widzę. Więc chyba tu ciekawego nie zostaniemy raczej. A pan jakie tu okienko jest? No właśnie, widzę to. I tu choćby taki blat czy coś takiego. Dobra, to idziemy dalej. Dobrze, się tam nagrywa? Tak. Jest git. Dobrze jest. Hej. Jakby ktoś miał skakać, to by było ciężko. No to by było ciężko. Jakbyś chciał uciekać, to to by było ciężko. To by nie była droga do ucieczki, dobra? Dobra, także... Mi się bawi tym krótkopalówką, jak ten motor jechał. No. Było słychać. O, tutaj trzeba uważać, bo ta rama w niezbyt dobrym stanie jest. Nie, ale ta sala... Naprawdę robi świetne wrażenie. Niesamowicie się to prezentuje. Także widzicie, my tutaj teraz sobie usiedliśmy, żeby chwilę odpocząć. Pogadać sobie do kamery, ale niestety żadnego seansu już tutaj nie mówiliśmy. Już po prostu tak wino jest od wielu lat czynne. A szkoda, bo mogłoby funkcjonować dalej. Tak naprawdę szkoda, że taki w sumie piękny budynek tak niszczeje. Zamiast być zdołany do dalszych jego funkcji. No szkoda, no ale na to sobie z tego radzimy. Ale chociaż dzięki temu, że jest opuszczony, mamy okazję, żeby nagrać tutaj dla Was materiał. Także jest chociaż jeden powód, żeby się z tego tak wycieszyć. Ale sobie wejdziemy za chwilę na tamten banku, a jeszcze tam widzieliśmy garażę. No i proszę o konsultację. Jak sobie pomagać dalej. Dobra, więc ruszamy dalej. Tu jest ten balkon. No tu jest ten balkon, ale ja bym się do niego nie zbliżał, wiesz, bo tu jest od razu... Ciekawe, czy tam był Paweł widać. No pewnie tak. Ale ja tam wolę i tak nie podchodzić i tobie też tak radzę, bo tu jesteśmy mega też na widoku. No i tu też mamy tą klatkę schodową, tu też toalety, a stamtąd myśmy przyszli, co nie? No. No czyli... piętro wyżej, nie? No, tutaj fajnie ta klatka zrobiona. Tutaj o stabilność schodów się nie trzeba martwić. Mamy właśnie równą godzinę i zaczęły bić właśnie dzwony tam w pobliskim kościele, bo od razu obok tego kina jest również kościół. W sumie zajrzę jeszcze sobie do tego pomieszczenia tutaj. Zobacz, jaka skrzynia, co to mogło być? Tu masz jakiś włącznik i wyłącznik. Może te jakieś efekty. Nie wiem właśnie. To było zasilanie. Zasilanie to było, myślisz? No. Aha, no możliwe. Mogło tak być w sumie. O kurde. Wiesz co, ja bym chyba jednak oprzedł co tam naokoło, bo patrz, ten sufit się cały sypie. A tam sobie wejdziemy od razu bezpośrednio już tam. No ale tu akurat ten sufit zbyt zachęcająco nie wygląda, muszę wam powiedzieć. W sumie wszędzie
W dobrym stanie jest ten sufit, poza tym pomieszczeniem tak naprawdę. Tu to wygląda mega hardkorowo. No i tu mamy te projektory, które wyświetlały film. Właściwie to jedynie z tego więcej zostało, bo ten tu już jest praktycznie cały rozkradziony. Jeszcze jakiś czas temu, jak pewien znajomy podesłał mi zdjęcia z tego miejsca, to wyglądało to jeszcze o wiele lepiej niż dzisiaj. No i tu mamy właśnie te otwory, przez które projektor wyświetlał film. O, da się otworzyć. A to chyba widać to samo, co tutaj z tyłu, no. Tak. To są jakieś patyki, jakieś... No. Widzisz to, no? Mhm. Może ptaki se tu gniazdo robiły, ty. Mogło tak być. To zejdziemy se tutaj i tam wejdziemy na ten balkon, nie? Tylko pytanie, czy ten stół jest stabilny? Jak myślisz? Nie wiem, czy mu zaufać, czy nie. No. I na dodatek, że to jest drewniany stół, z tego co widziałem. To ty idź tam sprawdzić, ja tu jeszcze coś widzę, pokażę. I tutaj jest też skrzynka z bezpiecznikami, jeśli się nie mylę. Gdybym się pomylił, to przepraszam was bardzo serdecznie. I co, da się tam przejść? Czy tak średnio? A ty, przecież tu jest wejście. No, ja wiem, aha, może tak. Trzeba pokonać te choćby, nawet nie wiem jak to nazwać, Rui. Ale tak w dziwnym miejscu to jest zamontowane. Chyba że tego wcześniej nie było, a to specjalnie tu może ktoś zamontował. No? Nie wiem. Jak mi się wydawało, że to ściana była. Czy da radę tam przejść, czy tak średnio? Nie. Tak to jest ulicy chyba bym, nie? Strażacy. Strażacy tu byli też? No. To poszło im na gminę. Nie, no mam nadzieję, że to nie do nas, nie? Ale w sumie to prędzej by nas słyszeli tam, jak byliśmy przy oknach, niż tutaj chyba. To na dole. No. Dobra, idziemy, no. Ty może się spytaj Pawła, czy słyszał, czy co oni tam krzyczeli. Tak, jak Paweł u nich na grillu jest. Nie no, spytaj się go. Paweł, sprawa jest. Kurde. Paweł, sprawa jest. Słyszałeś, co może ci takie krzyki? Słyszałem. Słyszał A słyszałeś, co krzyczeli? A to? Chyba nie za bardzo powiedział. Nie za bardzo, tak? Za bardzo, nie, bo słuchaj, bo tu jest duży ruch samochodów, nie słuchaj. W sumie. Okej, dobra. O, dobra. Idziemy dalej. Dobra. Może coś tam pomiędzy sobą. No. Lepiej będzie bez... No. Wiesz co, ja spróbuję z ciekawości tamtędy. Tak, i będzie... Nie no, wiesz, no... Zbyt daleko nie polecę, jedynie z tego stołu mogę. A sobie sprawdzę z ciekawości. Spróbujemy. Czemu by nie spróbować, no. Jak leżą tu jakieś kamienie na tym stole, to musi być mocny. Także sprawdźmy to. Muszę tu gdzieś tylko lampy położyć. O! Chyba jest dobry. No i elegancko. Także ja już tu przeszedłem, a Seweryn się tam dalej męczy. Kurczę, jedynie się obawiam,
że będąc na tym balkonie, oni nas tam mogą jeszcze bardziej widzieć. O, witam serdecznie pana. Dobra, to ci strażacy chyba tam między sobą coś krzyczą. Nie było to raczej do nas. Tu się nie ma co wychylać, bo będziemy na widoku. Lepiej stać tu, gdzie ty stoisz. No i tutaj macie jeszcze raz widok z góry na tą całą salę. No fajnie to wygląda. Wiesz, kiedy się seans rozpocznie? chyba już nigdy. Ja już czekam kilka lat, że aż się rozpocznie. To już się nie doczekasz chyba. Nie, szkoda. Ale tu widać, że prześladują ci inne. No w sumie... Całkiem możliwe. W sumie po tym się bym nie spodziewał w mene. No i tu macie też te krzesła jeszcze filmowe. Też jeszcze takie w miarę zachowane, bym powiedział. No na pewno te lepsze niż te jedne, co tam były. W tym jednym choćby pokoiku mal, nie? Czyli poczekaj, to w takim razie na tym piętrze już tam nic innego chyba nie było, co nie? Nie, tu nie. No. No to co, idziemy tu, nie? No, tylko że tu już nie ma wyżej schodów. Aha, dobra, bo tam chyba na drugiej klatce były jeszcze wyżej chyba. Co tam jest? No, czego innego się tu nie spodziewałem, wiesz? Czyli musimy się wrócić. No, musimy na tą drugą klatkę z tobą przejść, co nie? Dobra, także my pokonamy walkę z tym stołem. Znaczy ja pokonam, bo Seweryn coś nie jest zbyt do niego przekonany. Więc ja pokonam, że tak powiem, przeprawę przez stół, a Seweryn tymi drzwiami, więc widzimy się za moment. Także przeszliśmy na drugą klatkę schodową, bo na tej klatce są jeszcze właśnie schody na poddasze, a na tej drugiej klatce ich nie ma. Tam się schody kończą na drugim piętrze. Tu chyba byliśmy. Mhm. Tak, tu byliśmy, a tu mamy te... No, tu mamy te schody ostatnie, czyli na poddasze właśnie. Właśnie, zobaczymy. Jest co? Tu nie będzie tak źle. Bo jest też beton, to możemy iść tym środkiem, tym betonem. O, tu, tędy sobie możemy iść. O, a tutaj już na... Tu już się weszło, tu już jest gorąco. O, a tutaj właśnie prawdopodobnie jest ten fragment tego... Tam co było piętro. No, tam gdzie było właśnie ten masakryczny stan tego sufitu właśnie piętro niżej. No, poddasze całkiem spore. No, już nie wiesz co, tak myślę. Żeby nie przejść tam po tych deskach, bo to nie wygląda jakoś tu jedynie na wejściu, ale... No w miarę stabilne się to wydaje, ci powiem, wiesz? Tak powoli można iść, ale tak iść w miarę w odstępie, żeby... Tutaj trochę powoli. Aha, dobra, tutaj była wentylacja, okej. Okay. To była wentylacja i to prawdopodobnie szło tutaj i to prawdopodobnie jest właśnie rura, która do tego służyła. No? No wiem. No. Ja to tak bardziej, że tak powiem, wiem, większym krokiem to przeskoczyłem. No ale w sumie tak szczerze powiedziawszy to
Tu nie ma sensu chyba iść dalej. Jedynie mnie wiesz co zastanawia, bo tam choćby jest takie okienko, ale tam nie ma jak do niego wejść. No? Ty, ale wiesz co? Tu ktoś to chyba przemyślał i podstawił tu takie, ten choćby stolik. A nie wiem, czy to jest sens tam wchodzić. No czy ja wiem, a już nawet nie o to chodzi, ale tam z tego co widzę, to tam to pomieszczenie jest nie za duże w ogóle. Ledwo co się zaczyna i już jest ściana, także to chyba się podarujemy w sumie. Więcej czasu tam będziemy wchodzić i schodzić, niż tam będziemy w środku, tak zakładam. Dobra. To poddasze mamy zwiedzone. Ale dziwne, że tu piwnicy nie ma. Bo coś nie w większości tych budynków. Znaczy wiesz co, piwnica? Piwnicę masz tam na zewnątrz. Tam jak było te nasze choćby wejście, to tam miałeś takie zejście w dół. I ten, ty może tego nie wiesz, ale tam właśnie była ta tragedia właśnie. Tam zabili tego 11-latka, a ja wam to widzowie tam na intrze opowiadałem tą taką głębszą historię właśnie związaną z tym. Więc tam może być klimat, ci powiem, w tej piwnicy. No dobra, to my nie będziemy przedłużać i widzimy. Widzimy się za moment. No, widzimy się za moment. Dokładnie. Dwie minuty. Dobra, ogólnie teraz widzowie idziemy do piwnicy, tylko musimy uważać, bo tam straż pożarna przeprowadza jakieś szkolenie przed tym budynkiem idealnie. Zaraz wrócą. Dobra. To powiedz nam, kiedy będzie idealny moment. To mów nam, kiedy będzie idealny moment. Jak oni znowu pójdą. Tak, wracają. Kurwa. Dobra. To my to przeczytamy, bo nie ma tu. Ale akurat muszą te szkolenie teraz przeprowadzać centralnie przez tym budynkiem tu, nie? Bez kitu. Widać. O, może to teraz słyszycie. Maszerują tam teraz. No dobra, to my to przeczekamy i za chwilę postaramy się tam wejść. Dobra, także stwierdziliśmy, że odpuścimy sobie te wejście do tej piwnicy. Po pierwsze z tego powodu, że tam przeprowadzają te szkolenia ci strażacy, a po drugie te szkolenia tych strażaków to jest najmniejszy problem, ale gorsze jest to wejście, bo nawet nie chodzi o to, że nie przeszlibyśmy przez tę szparę, tylko patrzcie jak to wygląda. Widzicie te pęknięcie tutaj? Jakby ta cała płyta betonowa, ta duża, trzyma się na tej małej i to naprawdę nie wygląda dobrze, bo ona już jest praktycznie pęknięta całkowicie na pół, a nie daj Boże, któryś z nas by się delikatnie za to złapał, albo by to poruszył i to by mogło w momencie runąć, także chyba z to podarujemy. No cóż, no bywa, chcieliśmy wejść do tej piwnicy, ale nie ma co ryzykować, żeby na koniec eksploracji coś nam się tutaj stało. No także to sobie odpuścimy, nie warto czasami ryzykować. A myślę, że jeszcze nas na eksploracjach innych chcecie zobaczyć, także jakbyśmy tam weszli, to możliwe, żebyśmy się już nie zobaczyli. Także dzisiaj sobie to odpuścimy i za chwilę widzimy się
Może gdzieś tam na zewnątrz, bo jak na razie nie słyszę tych strażaków, to może już zakończyli to szkolenie. No i widzimy się za chwilę na... chyba jednak nie skończyli szkolenia. Także postanowimy chyba tak, że co, przeczekamy to może chwilę, nie? Przeczekamy i no. Takim spinem tam pójdziemy. No, bo trochę przypałowo stąd wychodzić, więc widzimy się za chwilę, zobaczymy co będzie, to będzie. Dobra, także teraz na kamerze widzieliście właśnie tych strażaków. O, już jesteśmy. Także tak jak widzieliście teraz na kamerze, że tutaj było też szkolenie, ale udało nam się przejść. Także jakby mamy dla was zakończenie, ale w takim trochę innym miejscu, takim, że tak powiem, po prostu małym parku. Mamy sobie naszą świątynię i mamy zakończenie z racji tego, że wiecie, mam się tam znać, że mam na kroku. Także tutaj jest, że tak powiem, w miarę bezpieczne, bezpiecznie, bo jesteśmy z każdej strony otoczeni tymi drzewami. Także pewnie tylko po miejscu, bo zawsze otrzymamy eksplorację z tego budynku, albo po prostu jeszcze gdzieś tam ewentualnie w środku. No ale, no, się tak nie ma.